Nie trudno zauważyć, że od pewnego czasu pudełka z nowymi telefonami świecą pustkami. Ale dlaczego tak naprawdę producenci smartfonów przestali dodawać akcesoria w zestawie? Ile na tym zyskują, a ile ty na tym tracisz? Oraz czy naprawdę robią to w imię technologii, czy jest to po prostu jedna wielka ściema? Zanim jednak do tego dojdziemy, techno zadanie. Napisz w komentarzu, czy wolisz, kiedy producent dołącza do zestawu akcesoria takie jak ładowarkę, etui czy słuchawki, czy wolisz dostawać jedynie telefon i przewód do ładowania. Odchudzone pudełka iPhone'ów czy Samsungów świecą pustkami, gdyż pozbawiono je podstawowych akcesoriów na rzecz dbania o ekologię. Ale czy na pewno? Bez wątpienia to Apple zapoczątkowało trend odchudzania pudełek. Teraz praktycznie wszystkie iPhony są pakowane w takie pudełka slim. W porównaniu do tych starszych pudełek, które zawierały słuchawki i kostkę ładowania, nowe są o 2 cm niższe. Ta niepozorna różnica już przy delikatnym zwiększeniu skali może powodować gigantyczne wahania. Dzięki tym zmianom wartość jednej palety sprzętu Apple może się zmienić nawet o miliony złotych. Żeby o tym się przekonać, wystarczy spojrzeć na te astronomiczne liczby. Kiedy Apple miało stare pudełka, to mieściło się na jednej palecie 1512 pudełek z iPhone'ami. Teraz na jednej palecie zmieszczą się 2632 iPhone'y, więc jak widzicie, znacznie więcej. Wartość ładunku wzrosła z 6 milionów i 300 tysięcy do ponad 11 milionów złotych, więc czy to na pewno ekologia? Kiedy to sobie przeliczymy na procenty, to okazuje się, że przy nowym rozmiarze pudełka na jednej palecie zmieści się o 74% więcej sztuk iPhone'ów. Więc mowa tu prawie o podwojeniu liczby urządzeń na jednej palecie. Większa liczba urządzeń na jednej palecie redukuje również liczbę transportów, która musi się odbyć, aby dostarczyć wszystkie produkty. Identycznie jest w przypadku składowania tych produktów w magazynach. Teoretycznie 74% iPhone'ów więcej na jednej palecie to także 74% mniej transportów, a także 74% więcej iPhone'ów, które mogą pomieścić się w magazynie Apple, centrum dystrybucji, czy nawet w sklepie. A jeśli o transportach już mowa, to wiesz, że transporty iPhone'ów są tajne? Apple bardzo zależy na tym, aby żadne informacje o nowych urządzeniach nie wyciekły przed ich premierą. Dlatego też są pakowane w specjalnie oznakowane kontenery, żeby tylko osoby zaznajomione z tematem wiedziały, które to są. Podobno nawet osoby przewożące ładunek nie do końca wiedzą, co w nim jest. Dzięki temu podobno mogą dotrzeć w tajemnicy z fabryki do centrum dystrybucji, a nawet do sklepu. Oczywiście oni powiedzą, że to wszystko dla ekologii, ale jednocześnie ich księgowi liczą oszczędność na każdym z tych etapów. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Redukcja wysokości opakowania i zawartości opakowania przy jednoczesnym zachowaniu tej samej ceny produktu to kompletnie bezkompromisowa maksymalizacja przychodów oraz minimalizacja kosztów, a każdej firmie na tym zależy. Korzyści sięgają poza transport i magazynowanie, no bo w grę wchodzi jeszcze marketing. Nie można zapominać, że iPhone'y, powtórzę to po raz drugi, w uboższych pudełkach kosztują premierowo tyle samo, co poprzednie iPhone'y ze wszystkimi dodatkami. Zatem tak naprawdę Apple po cichu podwyższyło cenę samego iPhone'a i jednocześnie zachęca do oddzielnego kupna akcesoriów. A odchudzone pudełka napędzają sprzedaż innych produktów Apple, a w szczególności właśnie tych brakujących akcesoriów. O ile kostka do ładowania to jest niewielki wydatek, tak już w przypadku słuchawek jest nieco inaczej. Co prawda Apple dalej sprzedaje przewodowe AirPodsy, ale skoro nie ma ich w pudełku, no to więcej osób będzie raczej skłonne zakupić kilkukrotnie droższe bezprzewodowe AirPodsy. A techno zagadka na dziś? Ile modeli iPhone'ów miało swoją premierę na przestrzeni całej historii? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzu. Ale jak myślisz, że jest to koniec zalet małych pudełek, to jesteś w błędzie. Mniejsze pudełka wręcz idealnie wpasowały się w ekologiczną narrację Apple, która jest bądź to bądź półprawdą. Apple jest neutralny węglowo, ale tylko dlatego, że wszystkie procesy emitujące dwutlenek węgla przekaże zewnętrznym podmiotom. Mowa tu choćby o fabrykach, którą jest m.in. Foxconn, czy też dystrybucji produktów, a zatem firmy kurierskie takie jak UPS, FedEx itd. Finalnie dwutlenek węgla generowany przez działania Apple'a i tak trafia do atmosfery, ale po prostu jest zapewniony
zapisany na koncie innych firm. Zatem ta neutralność węglowa to po prostu absurd, czy wręcz oksymoron, który brzmi niemal jak cytat z książki George'a Orwella. Ja totalnie nie wierzę w to i nikt mnie nie przekona, że Apple odchudziło pudełka z myślą o ekologii. Najpierw to musieli przeliczyć, księgowość musiała wyrazić zgodę, ktoś musiał powiedzieć, o fajnie, że zostanie więcej pieniędzy, no a na koniec dorobili do tego narrację ekologiczną. Tak to wyglądało i nikt mnie nie przekona, że było inaczej. Wiarygodności ekologicznej narracji nie dodają ogromne materialne korzyści, jakie potencjalnie może czerpać Apple z wdrożenia tego zabiegu, które już w zasadzie czerpie od kilku lat. Na jakikolwiek segment zahaczający o dystrybucję nie spojrzymy, to widać pozytywny wpływ odchudzonych pudełek, pozytywny wpływ finansowy, rzecz jasna. A wielkie sukcesy i wielkie pieniądze to tak naprawdę suma wielu drobnych szczegółów. Nic dziwnego, że inni producenci zaczęli papugować Apple'a, odchudzając również swoje pudełka. Korzyści są przecież tak ogromne, że po prostu żal po nie nie sięgnąć. Podpięta do gniazdka ładowarka do smartfona przez cały rok nawet dodaje do rachunku zaledwie maksymalnie kilkanaście groszy. Więc nie warto jej cały czas odłączać i podłączać i nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że jest inaczej. Aczkolwiek, jeśli jest burza albo jakieś takie inne zawahania w sieci energetycznej, to lepiej dla bezpieczeństwa ją wypiąć, żeby się po prostu nie spaliła albo nie wywołała zwarcia. Oczywiście jednocześnie nie polecam cały czas trzymać w gniazdku bardzo tanich ładowarek o wątpliwej jakości, szczególnie jeśli wydają dziwne dźwięki lub się mocno nagrzewają, mimo że żadne urządzenie nie jest do niej podpięte. Można nienawidzić decyzji i produktów Apple, ale trzeba przyznać, że ludzie stojący za strategią tej firmy to prawdziwi geniusze. Od lat praktycznie każda znacząca zmiana jest trafiona w punkt, no może poza premierą Apple Vision Pro, i maksymalizuje tyle zasobów na najróżniejszych płaszczyznach, ile się da. No i właśnie tego Tobie dzisiaj życzę, czyli geniuszu i powodzenia w tym, co masz dzisiaj w planach. Miłego dnia!